chciał spełnić sny, za marzeniem iść drogą na szczyt, a pechowo się skończyło dziś. On nie miał przyjaciół, był typem samotnika, rzadko wychodził z domu, tylko książki czytał. Nie pił alkoholu, z daleka od nałogów, chociaż nigdy nie posiadał wrogów. Znajomi unikali, był inny od reszty. Miał inne wartości, chciał być od nich lepszy. Miał wielkie marzenia, chciał być zawodnikiem. Trenował sporty walki, był zawziętym typem. Nie mówił nikomu, stale się ukrywał. Wiedzieli, że trenuje, ale co nikt nie zapytał. Nie pustnił na ławce, nie brali go na poważnie. Osiedlowy dziwak, po części mieli rację. Trener bardzo dumny, wystawić na zawody chciał. Coraz ciężej trenował, duże szanse wygrać miał. Okres przygotowawczy, dawał z siebie wszystko. Do pierwszego startu jest już bardzo blisko. Nadszedł dzień zawodów, zaczął się stresować. Myślał, żeby odpuścić, nie miał kto dopingować. Mama nie przyjechała, nie miała dzisiaj czasu. Dla niego ważny dzień, mega dużo stresu. Zaczął się rozgrzewać, w karcie cztery walki, by zyskać pewność siebie. Zadzwonił do matki, matka powiedziała: jestem w pracy, nie przeszkadzaj. Nie otrzymał wsparcia, choć na nie bardzo stawiał. Stanął sami w oczach, był bardzo przybity. Smutek zmienił złość, plan bardzo ambitny. To jedyna szansa, żeby coś osiągnąć. Rodzice nie wierzyli, że ma taką zdolność. Walka się zaczęła, przeciwnik na deskach. Jego pewność siebie od razu dużo lepsza. Bez większego trudu wygrał wszystkie walki. Marzenia się spełniają, wziął to sam na barki. Jak wrócił do domu, był bardzo szczęśliwy. Na półce leży puchar, tak, on jest prawdziwy. Zdobył mistrza kraju, jest w lokalnej gazecie. Osiągnął to, co chciał, otworzył się wreszcie. Pewnego dnia zagadał do chłopaków z osiedla. Oni już pijani zaczęli grać na nerwach. Doszło do rękoczynów, nie byli przyjaźni. Nikt się nie spodziewał takiej przykrej akcji. Dostał krętem w plecy, złamali kręgosłup. Jeździ teraz na wózku, taki dar od losu.